Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś mam dla Was taki nowy film, jak dla mnie, bo postanowiłam w tym miesiącu spróbować zrobić taki abonament na jeden miesiąc na taką box, My Beauty Box nazywa się, o tak wygląda, która jest taka naprawdę taka jedyny box, który został tutaj we Włoszech, bo Glossy Box już tutaj nie istnieje, więc został My Beauty Box. Normalnie widzę fajne recenzje, więc spróbowałam zobaczyć, jak ona wygląda i chcę Wam pokazać, co tu mam w środku. Po prostu, więc ja już ją otworzyłam, nie robię to otwarcie z Wami, bo chciałam zobaczyć, co jest w środku, żeby najpierw po prostu zobaczyć, czy warto Wam pokazać. Ale produkty są fajne, więc zaraz je Wam pokażę. Najlepsze jest to, że ona ma tutaj magnezy, więc ona się tak fajnie składa i można, i na pewno ją przytrzymam, żeby coś tutaj zachować. Tu jest połamane, więc tak się otwiera. I w środku są wszystkie produkty. Więc zaczynam od razu. Oczywiście ich nie testowałam, więc nie będzie tutaj żadnej recenzji. Chcę Wam tylko pokazać, co tu jest. Zaczynam od tego zaczynam. To jest Mercy Handy Oh My Lemon, czyli bardzo fajne. To jest po prostu żel, żeby umyć ręce, jak nie ma się dostępu do wody normalnej. I ona właśnie ma zapachu cytryny. Więc tak wygląda, mała wersja i zobaczymy, jak się sprawdzi. Dalej to mamy perfumy, taki roller. Perfumy to są Pink Sugar, to jest Eau de Toilette i to jest bardzo fajne. Ma bardzo dobry zapach, to jest takie opakowanie. O, i właśnie ona się tak otwiera i się roluje. Ona ma naprawdę fajny zapach, taki słodki bardzo, jak ja lubię. Cieszę się, że w ogóle czuję tego zapachu, więc kolejny produkt taki. Dalej to mamy taki Duo Fantasies. Tutaj nie ma zapisane, jak się nazywa ta firma. Napisane Beauty Experience, to jest 03 Magic Dust i tutaj są, tu jest kolorówka, czyli kolor do powieki, nie pamiętam w tym momencie, jak się to nazywa po polsku. I tutaj na dole jest taki krem z drobinkami, nie z drobinkami, tylko po prostu, że można błyszczeć po prostu. I to się dodaje właśnie do też do powieki, żeby więcej się błyszczyć. Dalej to mamy płatki do demakijażu z Cotton Eve. To jest firma, którą najbardziej używam właśnie do demakijażu. To są małe takie płatki. Ja normalnie używam takie większe, o takiej wielkości. I one są zrobione z bawełny biologicznej. I one w środku mają witaminy C
i godzi, jak się to nazywa, tak, godzi chyba się to nazywa po polsku, więc są takie bardzo miękkie, już tego czuć i zobaczymy też, jak się one sprawdzą. To jest nowy produkt. Dalej to mam taki wow, wielki krem body lotion z Revlona, nazywa się Sexy Nine Love Lotion, The Pleasure of a Sexy Attractive Skin. Wow. Seductive for 9 out of 10 men, czyli bo to jest po prostu box walentynkowy, więc jest wszystko, żeby tak ładnie wyglądać na walentynki. I tak, nie wiem, jaki to jest zapach. To jest napisane Natural Honey, więc myślę, że miodowy. I zobaczymy, nie wiem, czy od tego. Ja oczywiście tego nie czuję. Więc zobaczymy, czy mąż, jak mąż na niego zareaguje, bo ja naprawdę nie wiem, jaki to zapach. Więc taki, to jest naprawdę wielkie, więc to jest cała, to żadna próbka, po prostu to cały. Dalej, to mam cztery produkty z firmy Equilibra. Equilibra to jest firma naturalna, która powstaje tutaj w Turynie, ona jest tutaj produkowana i robią bardzo, bardzo, bardzo fajne produkty. Tutaj mam tak, próbkę z kremu na twarz, która jest zrobiona tak, żeby ona była nawilżająca i w środku ma masło karité. Tak, masło karité ma w środku, więc próbka taka. Dalej, dwa próbki są. Raz i dwa tutaj. Jedno jest Gambe Leggere Gel, czyli to jest żel do nóg, żeby poczuć je bardziej lekkie, więc ja już mam cały duży pojemnik z tego. Ja bardzo lubię tego kremu, więc cieszę się, że mam taką małą travel size, więc będę mogła ją wziąć ze sobą, jak gdzieś wyjeżdżam. I ona jest po prostu fantastyczna, jak się ma spuchnięte nogi i chce się gdzieś wychodzić, albo po prostu jest tak gorąco, że ma się spuchnięte nogi i chce się sobie trochę odpocząć od tego wszystkiego. A druga próbka to jest po polsku to się mówi conditioner po angielsku, czyli odżywka do włosów, i ona ma w sobie aloe, argan i keratynę, więc zobaczymy. Nawet nie wiedziałam, że oni robią właśnie takich produktów, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. I ostatni produkt z Equilibry to jest błoto. Błoto termalne, nie wiem, jak się to nazywa po polsku, napiszcie mi tutaj. Do celulitu to jest po prostu, więc też sprawdzę, jak to jest. W środku ma oczywiście aloe, bo wszystkie ich produkty mają aloe w środku. I tutaj różnych rzeczy są. Jak już sprawdzę, to powiem Wam, jak to było. I ostatni produkt, który tak naprawdę był prezentem, bo w każdej boksie robią właśnie taki prezent, to jest balsam do ciała pod prysznic z Nivea do suchej skóry. I on w środku ma olej z migdałów, więc zobaczymy, jak się sprawdzi, też duża pojemność tego, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Od dawna nie używam niczego z Nivea, więc zobaczymy. Oczywiście składy nie są najlepsze, ale no cóż. Więc tak, kochani, to by było na tyle na dziś. Dajcie znać, jak są boksy w ogóle w Polsce, czy gdzie wy mieszkacie, bo wiem, że nie wszystkie
nie wszyscy, którzy mnie oglądają, mieszkają w Polsce. I jeżeli mieszkacie we Włoszech i używaliście właśnie tego abonamentu z My Beauty Box, jak Wam się sprawdził, czy w ogóle lubiliście produkty, które dostawałyście i tak dalej. Ja już się z Wami żegnam. Jak zwykle dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, żeby być na bieżąco z każdym moim filmikiem i oczywiście możecie mnie śledzić na Facebooku, na Instagramie i na Snapchacie. Snapchat, jak już mówiłam, nie używam zbyt dużo, bo mam niedobry telefon, ale niedługo będę go zmienić. Już mam zamówiony nowy telefon, więc nowy drugi telefon, tak naprawdę. Niedługo go dostanę, więc na pewno będę tam bardziej na bieżąco już niedługo. No i co? Tyle. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i za spędzenie ze mną trochę czasu. Ja jak zwykle Was ściskam, całuję i my zobaczymy się w następnym filmiku. Pa, pa!